Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, jaką będzie Resident Evil Remake. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, że według ankiety zaraz po Beholderze powinno się pojawić GTA San Andreas Chaos Mode, ale jako, że Resident Evil był planowany jako taka, nazwijmy to, gra premierowa, a ja się niestety na premierę nie wyrobiłem w ogóle z zobaczeniem się tej gry, i zaopatrzyłem się w nią dopiero po 2 miesiącach, no czasami tak bywa, no Internet Explorer, dzień dobry. Tu postanowiłem, że Resident Evil dostanie taką jakby pierwszą wagę kolejności, że pojawi się zaraz po Beholderze, już tak poza całymi tymi ankietami, po prostu GTA będzie zaraz po Residencie. No chyba, że do tego czasu zdąży wyjść Avengers, ja zdążę tych Avengers się zaopatrzyć, to wtedy GTA się jeszcze przesunie, ale do Avengers jeszcze trochę czasu, przynajmniej z mojej perspektywy jest tak jeszcze 1,5 miesiąca, prawie 2. Z perspektywy waszej nie mam pojęcia, kiedy ten odcinek się pojawia na kanale. Ale nic, pożyjemy, zobaczymy. Mimo to, że gra wchodzi taka jakby na siłę, znaczy nie na siłę, tak po prostu się wpycha w kolejkę, to i tak odcinki będą się pojawiały co 2 dni zamiast codziennie, jakby to było w przypadku normalnie premierowego, jakby normalnie w czasie premiery by się pojawiała. Tyle słowem wstępu, myślę, że można powoli zaczynać, także ja odpalam nową grę, co z tego wyjdzie, nie wiem. Dlaczego nie zastosowany z serią Gear Resident Evil, asystent celowania, automatyczne określanie ilości zdrowia. Wrogowie są trochę słabsi, rozpoczynamy z karabinem szturmowym. Wyrabia większej ilości amunicji, standardowy tryb gry. Silniejsze wrogowie, amunicje przyjęte są rzadsze, wyrób mniejsza ilość amunicji. Ja z reguły jadę na najniższym poziomie trudności, ale czy ja chcę zaczynać z karabinem szturmowym? Byłoby spoko, ale z drugiej strony Resident jest o tyle fajny, że to wszystko się tam stopniowo zdobywa. No dobra, pójdę na standardowy, pożyjemy, zobaczymy jak to wyjdzie, mogę tego żałować, chociaż może jednak pójdę... No tak, standardowy to pewnie przeciwnicowa to takimi trochę gąbkami na pociski, a pociski w Residencie są naprawdę dosyć, że tak powiem, na wagę złota. Więc czy ja chcę iść na wspomaganie, czy na standardowy? Dobra, odpalę wspomaganie, w razie czego po prostu zmienię poziom trudności na trochę wyższy, bo chyba w trakcie gry będzie taka opcja. Zobaczymy. Odpalę na razie wspomaganie, pewnie się pojawi jakaś kascenka, więc ja sobie znikam. Za dosłownie momencik, tylko jeszcze niech to ładowanie potrwa. Zaraz się widzimy. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs around the city, burning buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked out conscious yet. A citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern officials region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Aha, dobra, okej, czy ja już dostaję...
Zaczynamy grę z perspektywy pierwszej osoby, czy tak będzie przez całą grę, nie wiem. Dobra, powiem tak, co wiem o Resident Evil 3? Wiem tylko tyle, że głównym przeciwnikiem nie będzie Tyrant, jak było w dwójce, tylko będzie Nemesis, który będzie dużo gorszym przeciwnikiem, aniżeli był Tyrant. I wiem, że w którymś etapie rozgrywki bodajże wracamy na posterunek z drugiej części. I to jest w sumie absolutnie wszystko, co ja się orientuję. Ale muszę przyznać, że początkowa cutscenka, cała ta wstawka, cały ten początek, bardzo przyjemny do gustu, fajnie to wprowadza w całą tą otoczkę Residenta. Mi się naprawdę podobało na chwilę obecną. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże dalej. Otwarte drzwi, za którymi pali się światło, to absolutnie nie wróży nic dobrego. W ogóle ja uwielbiam horrory z pierwszej osoby, jestem tylko zastanawiam się, czy to będzie przez całą grę, jak było w wypadku siódemki, czy raczej wrócimy do perspektywy z zaramienia, jak było to w dwójce. Wydaje mi się, że trochę pogramy sobie tak i trochę pogramy sobie tak. Ja mogę to... Okej! Kolizja polegająca na tym, że najzwyczajniej się mogę kopnąć, znaczy przesunąć te drzwi. I teraz najważniejszy test. W chwili obecnej, uwaga, powoli się obracam, co się wydarzy w lustrze? Okej, okay, nie poruszam wam do góry, do przodu, znaczy do góry, do dołu, ale przynajmniej porusza się na boki, zawsze jakiś plus. To jest jak ona się nazywa? Jill chyba, tak mi się wydaje? Dobra, gro, czym mnie zaskoczysz, co mi pokażesz? Czemu w ogóle kran był odkręcony? Obstawiam, że jest to jakiś rodzaj koszmaru. Czy ludzie wygrać jakąś taką zarażoną? Która została zarażona i jakby szuka lekarstwa na to? Nie, wydaje mi się, że to po prostu zwykły koszmar. To by nie miało najmniejszego sensu. Chociaż w sumie byłoby to dosyć ciekawe. Jednak koszmar, okej, dobra, ma to sens. W ogóle czy Jill nie jest przypadkiem... Nie, dobra, nieważne, nie było tematu, dostałem derpa. Dostałem derpa i całkowicie pomyliłem postacie. Nieważne, nic nie mówiłem, nie było tematu. To się nie liczyło. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia, wróciliśmy teraz sobie na część dalszego mieszkania. Znowu mamy tryb pierwszoosobowy. Całą masę ubrań, rozumiem, że ona się wynosi... Ta była wzmianka chyba o wynoszeniu się z miasta. Nie dość, że nie zwróciłem zbytnio uwagi. Jak tu jest goddamit ciemno. Ale serio, jeśli to miała być taki rezydent jak dwójka, ale z pierwszej osoby, to mogłoby to być dosyć, że tak powiem, skomplikowane. Czemu znowu jakaś woda mi tutaj leci? Czy ona nie umie zakręcić wody, naprawdę? Tak to mniej więcej wygląda. Ale nie zaprzeczę, że zaczynam rozumieć, skąd te wszelkie możliwe jego rodzaju zachwyty tą postacią, bo muszę przyznać, że jest ładna. O, dobra, i teraz przechodzimy do trybu zaramienia. Dobra, okej. Jakie to jest wszystko powalone, ale początek jak z pierwszej osoby. Bardzo przyjemne, tylko gdzie jest teraz telefon? To jest dobre pytanie. Czy ja dostanę jakąś wskazówkę, jak tu się przemieszczać? Nie mam pojęcia. Dobra, tu jest telefon? Chyba tu jest telefon. Nie, tu jest światło. Raport Jill. No już, telefonie, cicho dzieć. Minus 2 miesiące od tej rozróby sam z powodu zawieszenia w czynności śledztwa nie przebiega jak powinno. Mówił, że ten raport to ostatnia rzecz, jaką robię w STARS. Mam nadzieję, że pomoże to w odkryciu prawdy. Wygląda na to, że osoby zarażone wirusem przemieniają się w prawdziwe zombie. Wyłącza się kilka sposobów. Ugryzienie przez zarażonego powoduje wymianę płynów ustrojowych, kontakt z wronami żywiącymi się zakażoną padliną. Ze względu na zjadliwość wirusa nie można wykorzystać drogi kropelkowej. Osoby ocalałe z tragedii nie wykazują jeszcze symptomów zarażenia. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane długim okresem inkubacji, czy po prostu jesteśmy na niego odporni. Musimy być czujni, nawet po zakończeniu śledztwa. Ja poza problemami ze snem nie czuję się źle.
jednak nie robię sobie zbyt dużych nadziei, bo może się okazać, że wszystko przez długi okres inkubacji. Dobra, kaj ten telefon, bo mnie zaraz coś strzeli. Halo, kto mówi? Czego chce? Kto dzwoni? Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Okej, chciałem sobie zerknąć na spokojnie na tamtą drugą notatkę, ale chyba nie będzie mi to dane. Rozumiem, że to jest kolega Nemezis. Ała! To zdecydowanie musiało zaboleć. Kobieto, mam dziwne wrażenie, że to absolutnie nic nie da. Gościu przejebał się przez ścianę. Więc wydaje mi się, że takie rzeczy jak pistolero to absolutnie nic nie da. W ogóle też orientuję się odnośnie Nemezisa, że jakkolwiek strzelanie w niego, w przeciwieństwie do tego jak to było w wypadku pana na T, nie będzie miało tak naprawdę żadnego znaczenia z tego powodu. Jak Tyrant mógł sobie na kolanko przyklęknąć, nam dać na chwilę odrobinę swobody, żebyśmy mogli cokolwiek podziałać, ale poszedł nieprzyjemny drop FPS-ów, ała. Jak Tyrant sobie na chwilę przyklękał, żeby dać nam chwileczkę czasu na jakiekolwiek działania, tak Nemezis nie będzie aż tak współpracował z nami, więc nie będzie to zbytnio sensu, ażeby marnować jakkolwiek amunicję, aby w niego walić. W ogóle ciekawostka, Nemezis jest jedną z grywalnych, a chyba z grywalnych postaci, albo w ogóle z jednym przeciwnikiem w grze Marvel vs. Capcom. Taka ciekawostka. Dobra, Jill, moja droga, nie kręć tyłkiem przed kamerą, tylko wypierdzielaj taktycznie. W ogóle wydaje mi się, że to był zupełnie, że właśnie tak jeszcze odwróciła, zobaczyła, a może się już go pozbyłam? Biorąc pod uwagę, że... No, gość nie wydaje się postacią, która mogłaby na zwyczajnym świecie zostać pokonana przez odcięcie jednej taktycznej maski. No, dokładnie tak jak mówiłem. Gościu, ja tak troszeczkę nie bardzo jest skłonny do tego, aby jakkolwiek pozwolić mi żyć. Nie mam pojęcia, co się, jaka jest zwada między nami. Może to mój były? Kto wie? Może na zwyczajnym świecie to jest mój były, który się zdenerwował z powodu zerwania? Czy ja mogę wypierdzielać? Chyba mogę, ale czy mogę jakoś przyspieszyć? Czy FPS-y mogą tak nie umierać w chwili obecnej? Wydaje mi się, że jest to troszeczkę, że tak powiem, moje tylko i wyłącznie marzenie. Ale na chwilę obecną FPS-y nie umierają na razie troszeczkę, nie bardziej niż do 29 FPS-ów, więc zaleci trzeba takiej 30 grywalnej. Więc powinno być na nagraniu, wydaje mi się, ok, ponieważ nagranie zostawiono na 30 FPS-ów, a gram w 60, więc jak troszeczkę dropnie do dołu, o ile nie dobije do poniżej 30, to powinno być, myślę, całkiem ok. Cześć, stary. You okay? What was that thing? Damned if I know. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. Jestem ciekawy, co było w tej drugiej notatce, której nie zdążyłem przeczytać, ponieważ postanowiłem odebrać telefon, żeby mnie nie denerwował. I don't know. One fucked up thing always leads to another. W ogóle wygląda to na to, że... Wygląda, że to jeszcze, że nie ma takiej afery zombiakowej, jak było w dwójce. W ogóle z tego co wiem, to Resident Trójka dzieje się troszeczkę przed Residentem Dwójką. O, mogę już biegać, okej. Okay. Aż tak właściwie truptać sobie. Coś, halo grafika! Halo grafika, pomocy! Będę musiał to chyba między odcinkami, wydaje mi się, troszeczkę się tym pobawić, bo to jak to przed sekundą wyglądało... Nie wyglądało najładniej. Dobra... Wypierdzielam do baru pod Jackiem, do baru Jacka, nie wiem, wiem, że się nacieszę tutaj w pierdziele. Ale jak popikselizowało tam wszystkie możliwe nie struktury, modele, Jezus Maria. Au! No to już po kolei, no to możemy się z kolesiem pożegnać. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I do. Go! Jestem w ogóle ciekawy, jak długo trwa w sumie przemiana? To jest dobre pytanie, które trzeba brać pod uwagę, ponieważ w drugiej części mieliśmy tego... w
funkcjonariusza Mudzina, który został dziabnięty chyba mniej więcej w chwili, kiedy... Będzie brat? Nie, to nie jest jeszcze brat. Okej. Okay. Dzień dobry, stary. Jak się celuje? Rozumiem, że prawym przyciskiem? Tak. Abysz! Pamiętam, że tym zombiakom trzeba strzelać w ryło. Dobra, może nie będę marował amunicji, bo tam jest ich troszeczkę dużo, a mi zostały dwa naboje. Więc głupim pomysłem było w ogóle strzelanie do tego kolesia. Powinienem pójść na zewnątrz świecie to olać i się stamtąd zabijać. No ale cóż, czasem tak bywa, że nie można mieć wszystkiego. Także, gościu, ty sobie wypadaj przez ten autobus, mi to nie przeszkadza. Pozwól, że się stąd zawinę. Okej, okay, bardzo chętnie. Co my w ogóle robimy? Co się stało? Czemu nas Nemezis atakuje? Czy jesteśmy jakąś tajną agentką? Byłoby to niewykluczone. Cześć, stary. Gościu. Gościu? Gościu! Gościu, ale może tak pogadasz? Chcę ci pomóc, dzbanie! Missy? Would you please calm down? I'm a police officer. I'm here to help. Oh yeah, you've been doing a bang-up job. You want to help? Go handcuff yourself to one of those freaks. Sir, this is your last chance. No one else is coming for you. I'm not going anywhere. Dam radę go jakkolwiek przekonać? Here to be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. A czy to nie jest tak w tym rezydencie, że jak się umrze, to i tak się można zmienić w tego potwora? Czy tego zombiaka? Dobra, gość nie chce współpracować, to nie. Skoro chce umrzeć, niech umiera. Dla mnie spoko. Amunicja do pistolelo. No mam ten karabin niby, ale czy... Dobra, może go mam, ale postaram się go nie używać. Uznajmy, że po prostu niższy poziom trudności, po prostu... O, piesio, dobra, wypierdzielam, pamiętam te psy. Pamiętam te psy, wyfakapuję stąd. Czym prędzej. Ustalmy tak, wziąłem niższy poziom trudności, ale będę brał go pod uwagę tylko i wyłącznie pod kątem ilości życia przeciwników i kraftowanej amunicji, ale postaram się nie używać tego karabinu, a przy najbliższej okazji na zdarzenie świecie sobie ten karabin gdzieś odłożę, chociaż nie będę ukrywał kusi, zwłaszcza, że troszeczkę do niego i amunicji mam. I mam ten karabin, ale nie mogę go nawet sobie za bardzo Aha, bo ja nie mam go w ogóle przypisane, ale mogłem go sobie przypisać. Ale nie, okej, okay, dobra, odpuszczę sobie. Na razie go sobie odpuszczę. Jak z tego będzie, nie wiem. Jak skończy mi się ewentualnie amunicja, to wtedy zacznę nad tym kombinować. Na razie, cześć! Dzień dobry! Dobra, panowie, was się nie spodziewałem. Troszeczkę ammo nie wróciło, także taktyczny headshot. Taktyczny reload bym powiedział. Dobra, jeden headshot, drugi mógłbyś. Pamiętam z dwójki, że te zombiaki dosyć niechętnie umierały. No czy ja mógłbym? O to chodziło. Zdechnie. Wróciłem znowu do poziomu dwóch naboi, co mi się absolutnie nie podoba i nie jest mi absolutnie w żaden sposób na rękę. Ale może nie będzie tego aż... Może nie będzie aż takiej tragedii. Cześć! Znowu! Wydupcem stąd. Jak tylko jakieś melodyjki w windzie. Żeby sobie posłuchać, żeby się wychillować. I tutaj Nemezis stoi, po prostu na słabie i fuk, gdzieś na bok. Albo w ogóle jakoś zestrzeli ten śmigłowiec. No bardzo chętnie, ale mam wrażenie, że Nemezis tu za chwilę przyjdzie. Bo to będzie aż za łatwe. To się wydaje za łatwe, to jest niewykonalne. Okej, okay, nie Nemezis, ale coś wysadziło ten helikopter. Pytanie brzmi co? Ja obstawiam, że to jednak Nemezis coś się... Haha, cześć! A może to jest Tyrant w sobie? Może to jest Tyrant? Nie, dobra, to jest Nemezis, tutaj Tyranta raczej nie ma.
Okej, okay, odpalamy samochód. Dobra, to jest Nemezis. To jest ewidentnie Nemezis. No czy mógłbyś odpalić? Byłbym wdzięczny, naprawdę. Przejedziemy z kurkowańca. Aż się kojarzy Resident Evil 7. Wiele mi to nie dało. Mogę sobie tutaj byłoby takie klikanie właściwie klawisza. Ale przełączę sobie na trzymanie, bo jest to dużo wygodniejsze. Ała, czy oni nie mają tutaj żadnych poduszek powietrznych, ani nic w tym stylu? W ogóle mam wrażenie, że cała ta akcja była bardziej mordercza dla mnie, aniżeli dla Nemezisa. No! Gościu sobie absolutnie nic sobie z tego nie zrobił, wydaje mi się. A ja mogłem skręcić kark. Mogłem się uszkodzić, mogłem walnąć się łbem w klawiaturę, w kierownicę. I mogłoby się to skończyć dla mnie dużo gorzej, aniżeli dla niego. A on... On jest paskudny jak jasna dupa. Dobra, do tyłu. Mogę celować? Nie mogę celować. Czy on mógł... Złapał rakietę macką. Dobra, tym razem nie złapał rakiety macką. Ale przygrzął sobie na kolanko, także jednak coś tam z Tyranta zostało. Jednak nie taka pierdoła, jak go malowali. Gdzieś czytałem, że ten Carlos to jest jakaś jedna wielka pierdoła. Myślę, że to będzie po prostu jakiś typowy random, który po prostu chodzi w kadarze, bo se znalazł. Ale jak widać, nie wydaje się aż taką pierdołą faktycznie być. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. W ogóle zauważyłem... Oh, come on. Who's the dipshit that closed this? Myślę, że to obcy. Tyrant of the Deep. Hell Squid. Sobie oglądałbym. Ja to lubię takie pierdołowate horrory. Takie horrory klasy B. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. W ogóle co mnie zaskoczyło na chwilę obecną, to to, że nie było wyboru opcji na takiej zasadzie, jak było w wypadku drugiej części. Że były, jakby to powiedzieć, dwie ścieżki Leona i Claire. Your company is responsible for infecting everyone. Yeah. I don't know anything about all that. But you don't have to trust me. But I'm going to the shelter. You coming? No chyba innego wyjścia za bardzo nie mam, bo mimo wszystko chcę żyć. Także wygląda na to, że to jest taka bardziej stricte liniówka. Bez żadnego takiego kombinowania na zasadzie takiej. A może sobie przejdę ścieżkę tej osoby, a może sobie przejdę ścieżkę tej osoby, szczególnie, że ścieżka tej osoby i tej osoby jest praktycznie identyczna. Skull Stalker, okej, to jest taki trochę bardziej Terminator, bym powiedział, ale okej, spoko. Ale w sumie to bym oglądał. To może mniej, ale to bym w sumie chętnie obejrzał coś takiego. No, jeszcze jakiś żołnierzyna jest. Dzień dobry. Hey, Captain. Fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. On jest z Rosji, czy jak? Name is something Valentine. Jill. It's Jill. Bitch! Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. Rosjanin, ewidentnie. Z trochę udawanym akcentem, ale Rosjanin. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can.
If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Joe. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. First things first. Dobra, po pierwsze. Street level. You'll find supplies there. All right. Po pierwsze, to są żołnierze. I rozumiem, że grupa żołnierzy potrzebuje pomocy jednej randomowej policjantki. Trochę komediowe, że tak powiem, trochę śmiechu warte, ale dobra, nie osądzam, może jesteśmy faktycznie jakąś super grą, kurna, jakąś, nie wiem, jakimś agentem 008, czy coś w tym stylu. Któż to wie, jest taka opcja. Ale rozumiem, że Nemesis mi tak łatwo nie odpuści, ponieważ on ma podobno biega ceną przez całą grę. A jego bieganie jest dosłownym bieganiem. To jest aktor, który sobie chodzi za nami, człapie, kurna, kroczek po kroczku. Tylko ten frajer za nami faktycznie zapierdala. Tego się obawiam, to może być naprawdę nieprzyjemne, ale jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Strona tytułowa tabloidu. Kanibalistyczne zabójstwo, szczegółowa relacja. Wczesne rano 25 września policjanci z Raccoon City odebrali zgłoszenie o napaści. Z chaotycznego opisu wynikało, że... Zaraz, że coś idzie. Niechlujnie wyglądający na włóczęgę, człowiek zaatakował przechodnia po północnej stronie budynku Lamps Museum of Art. Przybyli na miejsce funkcjonariusze w kontenerach na śmieci rozczłonkowane ciało kobiety licznymi śladami gruzień wskazującymi, że mogła zostać zjedzona. Był to trzeci taki przypadek w Raccoon City w tym miesiącu. Kto to zrobił, kto pożera ludzi jak kotlety, dociekliwi dziennikarze z New Comment przyruszają, że policjanci cierpią na tak zwaną chorobę kanibali. Leczeni od sierpnia bezpłatnie w szpitalu z Spencer Memorial przestają na szpitalnym wikcie. Nasi reporterzy dotarli do pracowników Spencer Memorial, by zadać trudne pytanie i usłyszeli przerażające historie, od których żołądek pochodzi do gardła. Zapraszamy do lektury na następnej stronie. Ja chyba, że tak wezmę i pasuję, że tak powiem. Czy mogę sobie zerknąć do tego? Byłoby tutaj dużo czytania, więc na szczęście nie mogę do tego zerknąć, dzięki Bogu. Mam dwa naboje w pistolero, co mi się nie podoba. Joe, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tank's got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Po pierwsze, czy jest mapa jakaś? Ekwipunek, mapa... Jest jakaś mapa. Strona tam... Nie, okej, dobra, używanie mapy. Ekran mapy pokazuje nie tylko bieżącą lokację i otoczenie, ale również ciekawe miejsca i przedmioty znalezione, ale nie zebrane przez gracza. Okej, dobra, jeśli mnie pamięć nie myli, to czerwony obszar oznacza, że coś jest do zebrania, ale ja tego jeszcze nie zdobyłem. A niebieski obszar jest obszarem, że tak powiem, na zasadzie takiej, że jest zebrane stąd wszystko, a skoro jest czerwony tam obszar jakiś mignął, to powinno oznaczać tylko tyle, że czegoś nie zebrałem albo coś pominąłem. Tak mi się wydaje. Także ja w sumie jeszcze bardzo, bardzo chętnie się tutaj wrócę i się troszeczkę tutaj rozejrzę, ponieważ amunicja by się... Bądź co bądź w jakimś stopniu każdej maści przydać. Czy jest jakiś łatwiejszy dostęp do tej mapy? Tak, przeszukanie w toku. Inna mapa, przeszukanie zakończone. Okej, dobra, ale czy jest jakaś... Jest jakiś klawisz pod mapę? Okej, dobra. Emil po prostu klawisz pod mapę. Mogłem się tego domyślić. A on się do karabinu szturmowego. Coraz bardziej kusi. Niestety dotycząca prochu. Instrukcja... Coś tam dotycząca systemu prochu. Gdy jak się zapowietrzyłem dziwnie! Jezus Maria, co to było? Gdy w warunkach polowych zabraknie amunicji, broni można sobie co najwyżej podeszyć tyłek. Jeśli chcesz zginąć, wbijcie sobie do głowy te podstawowe receptury. Pociski do pistoletu. Proch strzelniczy razy dwa. Pociski do naboje do strzelby. Proch strzelnicy plus wydany proch strzelniczy. Umiejętnie domaga wydany proch strzelniczy razy dwa. Gdy wszystko jest już gotowe, jest czas się zabrać. Napchajemy mordę w tym martwym sukinstynom.
Pamiętajcie tylko, żeby nie dać się zeżreć. Okej, dobra. Oczyszczone? Jeszcze nie, jeszcze coś tu jest. A macie do karabinu szturmowego coraz bardziej mnie to kusi. Gro, nie rób mi tego. Ten karabin powinien być odłożony, ja nie powinienem go tygać, ponieważ on jest takim trochę... Dick move, znaczy dobra, dick move, to już jest taki trochę dosłowny pussy gaming, na zasadzie takiej, że... Okej, nie mamy gąbek na pociski, mamy więcej amunicji, spoko, ale ten karabin to już jest taka lekka, że tak powiem, przeginka. Jako, że w Residencie chyba najfajniejsze właśnie jest to, że trzeba sobie chodzić, rozwiązywać różne zagadki środowiskowe, otwierać różne rodzaje skrytki i tym podobne, szukać kodów, żeby takie gadżety sobie pozbierać. Także taki karabin na dzień dobry to już jest taka przeginka. Dlatego ja mimo wszystko postaram się go za bardzo nie używać, ale roślinki sobie bardzo chętnie pozbieram, nie powiem, że nie. Prostrzelniczy? Okej, dobra. Prostrzelniczy? Okej. I jak się używa właściwie... O, podkuwa taki szybki obrót. Okej, fajnie. Dobra, łączenie przedów, tak wiem, to jeszcze pamiętam, ale jak się używa pistolet... Ten, nie pistolet, tylko noża. Aha, tak się używa noża, czy... Okej, czerwone zioło. Nie pamiętam jak to wyglądało. Czerwone zioło było chyba takim... dowalonym zielskiem tak naprawdę, ale dobra, coś tu jeszcze jest do zebrania. Czy tutaj dostanę jakąś... Aha, okej, dobra, nie mam wytrychu. A czy mógłby zrobić na przykład coś... takiego? Nie. Ale dobra, pojawia się pytanie. Czy ja tu będę miał opcję się wycofać i to zdobyć? Możliwe. Instrukcja dotycząca ziół, instrukcja UBCS dotycząca syntezy ziół WD, UBCS, nie ma miejsca dla mięczaków, trzeba uczekać się do bazy po każdym zaśnięciu. Mogą nie dobrze wrócić z płaczem do mamusi. Jeśli nie chcecie spędzić resztę życia przy cycku, zapamiętajcie lepiej te receptury. Mieszanka o dużej mocy zielone-zielone, mieszanka o maksymalnej mocy zielone-czerwone. I to jest tak. Zielone zioło plus czerwone zioło plus zielone zioło albo zielone zioło razy 3, okej. Spójrzcie, czy nie można przygotować go samodzielnie, wypatrujcie go w terenie. To by było na tyle, kończymy i idziemy na piwo. Okej, dobra, a co się stało z... O, zapisik, bardzo chętnie. Pyk, dziękuję. Dobra, ja sobie skorzystam z tego miejsca, odłożę sobie karabin. Przechowaj, amunicję również przechowam. Na razie nie będę tego używał. Tu jeszcze chyba zaczęły się te zagadki środowiskowe, ale dobra, skoro mamy punkcik zapisu, mamy skrzyneczkę, to sobie tutaj odcinek zakończę. Na chwilę obecną podoba mi się, z tego co czytałem w opiniach, to jest taki Resident Evil 2.V0. Na razie mi się podoba, nie narzekam, także chętnie sobie to wszystko dalej będę poznawał. Także mam nadzieję, że będziecie mi w tym towarzyszyć. Jeśli tak, będziecie dostawać łapkę w górę, bym tylko poinformować, że tak będzie i że wam się również materiał spodobał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, a chcecie być na bieżąco z Resident Evil 3, które faktycznie wyszło już dawno temu, więc pewnie każdy nie obejrzał, ale jeśli tego nie robicie, a chcielibyście, to zostawcie subskrypcję na kanale. A my co? Widzimy się już wkrótce w dalszych przygodach naszej Jill Valentine. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!